księżyca słychać plusk. Do kaczora kąpie tusk. Tak, kwestionuję. To jest tak, że pan tutaj, jak to się mówi potocznie, szuka dziury w całym. Nie będę w tej chwili podejmował tego rodzaju wysiłku. Tak. Ja właśnie jako były premier może bardziej niż inni mogę oceniać. Skończmy dyskusję na ten temat. Ja nie pamiętam, czy to robił rząd, czy nie rząd, bo powtarzam, byłem wtedy zajęty. To tej opinii nie znam. Nie jestem pewien, o co w gruncie rzeczy chodziło. Choć przedmiotem działań wymiaru sprawiedliwości nie byłby ten pobity i okradziony, tylko ten, który tego dokonał. Tak. Nie miałem żadnych wątpliwości w tym. Nie miałem żadnych wątpliwości. Nie ma w ogóle o czym rozmawiać. W tym wypadku takiej sytuacji sobie nie przypominam. Panie, i chciałbym, żeby to zostało zaprotokołowane. Ja, pan profesor Czarnek, inni moi koledzy z klubu powinni być w większości, państwo w mniejszości i rzeczywiście należałoby rozważać tą sprawę. Ja sądziłem jednak, że jest coś takiego jak sumienie w polityce i wizja mojej bezwzględnej władzy, całkowitej, niepodważalnej, niedyskutowalnej władzy. Ja nie ukrywam, że nie bardzo wiem, o co mnie pani w tej chwili pyta. Tyle mogę pani w tej sprawie powiedzieć. Nie. Przyjdzie taki moment, że Platforma Obywatelska rzeczywiście będzie musiała oddać te pieniądze. Ja nie jestem wróżką, ja rzeczywiście tam ten proboszcz pozwolił na moją prośbę, na telefon i tak dalej, żebym tam wszedł. Panie, my mówimy o rozporządzeniu Rady Ministrów, a nie o decyzji proboszcza. To był pomysł, do którego się całkowicie przyznaję, natomiast no, pomysł nie był mój w tym sensie, że powstał w innych krajach. Nie wiem, kiedy po raz pierwszy przeprowadzono takie wybory. No niestety, ale komunizm wychował ogromną ilość ludzi skrajnie zdemoralizowanych. Dobrze, już naprawdę wystarczy. Uczciwie mówiąc... Cieszę się, że pan uczciwie mówi. Cudowna partia. Jeżeli chodzi... No cudowna, rzeczywiście cudowna partia. Mam same cuda. Zdołała tutaj... wyciągnąć Polskę z trzeciego świata, przynajmniej na jakiś czas, i dziadostwa postkomunistycznego. Połowa tych ludzi to kradła, pan tego nie wie. Nie słucha pan mediów. Proszę odpowiedzieć na pytanie pani poseł Kucharskiej-Dziedzic. Słucham, bo to tak jakbym słuchał hitlerowskich. Pan był premierem, pan był wicepremierem. Naprawdę pan używa takich słów. Tu w Polsce, w tym miejscu. To jest po prostu najnormalniej w świecie wstyd, że pan był premierem. Natomiast to, że sądy są takie, jakie są, to nie jest nasza wina, tylko wasza. Nie mam zamiaru już dalej odpowiadać na tutaj jakiekolwiek pytania. Poza tymi, którzy mają zadać mi jeszcze panowie. To pan chce wybierać osoby, które mają panu zadawać pytania? Naprawdę? To nie jest komedia, to jest komisja śledcza, naprawdę. Proszę pana, my dzisiaj pana zaprosiliśmy i z dużym szacunkiem do pana podeszliśmy. Pan tutaj zaczął opowiadać o Hitlerze, ubliżać członkom komisji. Naprawdę, wie pan, wstyd, jeden wielki wstyd, co pan robi.